Bardzo cieszymy się, że troszkę zimowo zrobiło się w Białej Podlaskiej i oczywiście liczymy, że zima z większą aktywnością do nas przyjedzie na te dwa najbliższe tygodnie, ponieważ dzieci i młodzież rozpoczynają ferie zimowe. Oczywiście instytucje kultury i bialskie placówki oświatowe, szkoły wszelkiego typu przygotowały specjalną ofertę na ten czas, tak aby młodzież mogła ten czas wykorzystać zarówno na odpoczynek, ale również na rozszerzanie swoich zainteresowań. Bialskie Centrum Kultury oraz działające w jego składzie kluby osiedlowe przygotowały ofertę dla młodzieży, która na stale współpracuje z nami, czyli tej młodzieży, która uczestniczy w stałych formach pracy, ale również zorganizujemy zajęcia otwarte typu warsztatów z zakresu wszelkich dziedzin sztuki, a więc przede wszystkim będą to zajęcia plastyczne, fotograficzne, zajęcia ze współczesnych form tanecznych i zajęcia teatralne. Oprócz zajęć organizujemy wyjazdy do teatrów. Planujemy również formy rekreacyjne, takie jak kuligi, ale oczywiście będzie to uzależnione od aury, na którą oczywiście liczymy. W tym roku dosyć aktywny i bardzo urozmaicany program przygotowały bialskie szkoły. Mamy ofertę z dwóch orlików. Są to białe orliki, więc udostępnione zostaną lodowiska. Będą tam wejścia bezpłatne dla młodzieży wypoczywającej u nas w czasie ferii. Oczywiście otwarta też będzie pływalnia i też w godzinach możliwie najbardziej atrakcyjnych dla młodzieży będzie udostępniona ona na priorytetowych warunkach. Szczegółowa oferta dotycząca zajęć i imprez znajduje się na stronie internetowej Bialskiego Centrum Kultury oraz na rozmieszczanych w tej chwili w mieście plakatach. Plakaty będą umieszczone zarówno w szkołach, jak i we wszystkich instytucjach kultury. Oczywiście na ferie specjalną ofertę przygotowało też muzeum i Bialska Biblioteka, szczególnie jeżeli chodzi o oddział dla dzieci, czyli Multimedialną Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży i Multicentrum. Multicentrum działające w strukturach Miejskiej Biblioteki Publicznej przygotowało szereg atrakcji na czas ferii w mieście. Zapraszamy od najmłodszych, mamy takie hasło, od przedszkola po seniora, bo również włączamy kluby seniorów z ferii, które przyjeżdżają dzieci odwiedzać wnuki. Przygotowaliśmy szerokie zajęcia edukacyjno-twórcze, uruchamiamy 7 pracowni. Są bogate zajęcia w pracowniach artystycznych, muzycznych, graficznych, pracowniach naukowych, a także w pracowniach technicznych. Co ci się najbardziej podoba w Multicentrum? Komputer. Co można zrobić na takim komputerze? Grać. Reporterem chcesz być telewizyjnym? Czy nie bardzo? Nie.